Handel z diabłem. Misja ósma. Dotarła do ciebie pilna wiadomość od Ser Długoręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z lordem. W końcu spotkałeś posłańca od Ser Długoręki, który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Wiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacki atak na nasze ziemię. Musisz znaleźć i opóźnić marsz jego armii. Nie mamy czasu, aby przeprowadzić zaciąg do wojska, ale Duke Beauregard, zwany Wężem, wspomoże nas znacznymi siłami, jeśli otrzyma od nas w zamian ładunek piwa. Kiedy pokonamy armię oblężniczą szczura, Beauregard zgodzi się, abyśmy zagarnęli sąsiadujące z naszym terytorium ziemię szczura. Uprawiaj więc chmiel i wasz piwo, a później wyślij je wężowi. Ale strzeż się, niełatwo będzie ci zapanować nad własnymi poddanymi i nakłonić ich do pracy. Skorzystaj ze wszystkich środków, które masz do swojej dyspozycji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz się nawet posunąć do okrucieństwa. Armia szczura musi zostać rozbita. Okrucieństwo to jest to, co lubię najbardziej. No to na... Wybierz miejsce na spichlerz. I teraz trzeba spowolnić, bo ja pamiętam, że ta misja nie była wcale łatwa. Matko Pola. Okej, to będziemy musieli ustawić gdzieś tutaj. Mimo wszystko, pyk. Tak, tak, tu. Myk. Jakieś polecenia? Myk. Szybciej, szybciej! Hehoł, Sylwy! Dobra. Co mamy w gospodarstwie? Chmiel i zboże. Czyli co? Przede wszystkim nagórzamy trochę chmielu na tych zielonych, pysznych pastwiskach. Zboża. Żarcie jest przede wszystkim dla mnie ważniejsze niż to gówno, które ono tam musi dostać. Pyk. Pyk, 3. Jo, to nie jest duży kawałek, więc powinno być naprawdę spoko. No dobra, walniemy sobie trochę. Ok. Najważniejsze, bym zapomniał. Trochę drewna. Raz, 2, 3, 4, 5. Kamień. Kamień też się przyda. Czy ja go mogę stąd wziąć? Zajebiście. Świetnie. Będzie o wiele krótsza trasa. Pyk. Od razu dobudujemy sobie jeszcze ludziów. Okej. Wojsko. Wojsko bym zapomniał. Myk. Potrzebne jest cokolwiek. Pyk. To tu. Nie. Skoro mamy piekarnię, będzie potrzebne to młyn. I na tym skończymy. Okej. Skoro ruszyliśmy z tym wszystkim, możemy trochę przyspieszyć. Wiadomość od szczura. Głupcze! Niebawem zapłacisz za wtrącanie się w sprawy, o których w ogóle nie masz pojęcia. Nie mów, że od razu będzie atak. No proszę. Czekamy na rozkazy. Dobra, będzie trzeba stanąć. Ruszamy natychmiast. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Łucznicy w gotowości. Może po prostu staniemy tutaj. Wyruszamy. Też opcja. Gdzie ja mogę zbudować... Wojska szczura atakują. No. O te pypcie. Ojojku. Jak to jest słodkie. Dobra, ale to jest czas na trochę spowolnienie gry. 50. Bo trzeba zbudować kolejny element potrzebny do pracy. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Stawa obronna. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Dobrze, nasi celują, nasi ładują, nasi strzelają. Idziemy. Musimy szybko zbić się w kubkę. Będzie okej. Okay.
Nasz lord może iść do nich na atak. To nie najgorsze. Ej, nie gadajcie, że oni są tacy silni. Nie są na hita do rozkładania, bez przesady. No. No ale za. Możesz na nas liczyć. Okej. Tak, to jest ten moment, w którym brakowało mi tego. Myk. Budujemy kolejnych łuczników. Pyk. Pyk. Włócznie chyba nie są potrzebne. No, szkoda mi na to kasy. Mimo wszystko trochę się przydają, ale zobaczymy, bo tu jest tylko jedna tabliczka, tak? Jedna tabliczka, zobaczymy jak pójdzie ta pizka. Oni będą mogli pójść tędy, srędy. No to my się ustawimy tutaj, po prostu. Myk. Jest murek. Więcej murku. Myk. Fajnie. Pyk. Aha, tu już więcej nie mogę. To trzeba inaczej. Spoko. Nie ma problemu. Damy ze wszystkim radę. Pyk. Tu się ustawimy. Zrobię tutaj wejście i stąd będziemy strzelać. No kurczę, nie ma sensu się bawić w... Dobrante, pierdolenie kotka przy pomocy młotka. Potrzebny jest teraz. Za mało pracowników, aby ten obiekt... Nie można za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Okej. Tak, pyk, kolejny. Potrzeba drewna. No właśnie. Skończyło się drewno. Drwolu! O. Potrzebujemy więcej drewna. Kurde. Ale widzicie, teraz o wiele szybciej idzie dostarczanie strzał, dostarczanie drewna. Wszystko idzie o wiele szybciej. Trzeba dobrze rozlokować wszystkie budynki. To jest klucz tak naprawdę do sukcesu. Ta trasa jest chuja ważna. Ważna jest trasa do drewna, bo oni muszą podchodzić do drewna trzy razy. Jeżeli będzie mi stąd zapierdzielał aż tam, to jest bez sensu. O. Mamy już trochę wojska. Potrzeba kamienia. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. O chuj, zapomniałem. Spichlerz, kurwa! Kurwęcka! Zapomniałem o piekarzach. Zmieniłem zdanie. Żołd w armii ciągle rośnie, dlatego będziesz musiał dostarczyć mi więcej piwa. To przecież uczciwa prośba, nieprawdaż? Ja w tym momencie bym powiedział, nieprawdaż, chuj ci w cyce, głupi gnoju. Ale trzeba nam nowych rekrutów, ser. Muszę to robić więcej ludzi. Znaczy więcej jedzenia. Znaczy kurde. Dobra. Trochę głodu nie zaszkodzi. Trzeba będzie pieniędzy płacić. Musimy po prostu w tym momencie zmniejszyć niechęć do nas. Przy pierwszym to ładunku być luzik, bo to jest naprawdę bliski dystans. Więc nie ma się specjalnie oczo przejmować. No. Dużo piekarni, dużo jedzenia, to dużo szczęśliwych mord. I w tym momencie już mogę zabrać. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Nieważne. Wystarczająco. Taki system podatkowy jest sprawiedliwy. Teraz... Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Okej, jak tu idzie? Właśnie. Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Spoko. Jakieś polecenia? Tu. Już tam zmierzamy. Lecimy wszyscy. Tak. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni. Czekamy na rozkazy.
Tu. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. To będzie bardzo, bardzo fajny motyw. Jest naprawdę przyjemny. Bo ani ja nie mam specjalnie problemów w związku dokąd z tym. Dokąd idziemy? Tutaj jest ostatni punkt obrony. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Więc powinno pójść nam jak najbardziej pozytywnie. Tutaj robimy taki mały trik. Nie wojska szczura atakują! Patrzcie, jak to szybko. Nawet niespecjalnie kazałem im cokolwiek robić. Też się kurwa dziwnie ustawił, że nic mi nie trafił. Okej, wszystko. Jesteśmy bardzo dobrze chronieni. Wpadliśmy ataki w wroga. To potrzeba nam czegoś więcej? Nie sądzę. Zobaczę, jak pójdą po prostu następne ataki. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Kurczą się? To niedobrze. Trzeba zatem więcej piekarzy. No, dwóch dodatkowych jest naprawdę luźny. Stan skarbca bez zmian. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Jest okej. Okej. Mamy mielu. Nie chcę karczmy, ja chcę tylko browar. Tak. Kurczak, wypadł. Wypieprz mi stąd. Popierdolę. Okej, tutaj. Teraz zrobić. Dziecko zabawy! Super. Dobra. Możemy zrekrutować trochę wojska, bo trzeba nam brudze. Spróbujmy zrobić trochę bardziej nonszalanckie zadanie. Dodamy trochę więcej ludu. Od razu trochę więcej zboża. Tak. Więcej. Drwali nie, piekarze wystarczy. Wszystko dobrze działa, jest okej. Mam zakup, tylko drewno przyłożę. Patrzcie, cały czas ja mam niedostatek drewna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu drwali. Wydaje się mało, dużo, nie? A to jest mimo wszystko bardzo mało. Nasze zapasy żywności kurczą się. Kurczą się, mój pęd. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Renabi, nie szkoda ci kamienia? No to oczywiście, że nie. Mam tego kamienia w chuj. Nasz chmiel dotknęła okropna choroba. Nie. Cały plon stracony, sir. Nieważne, mamy tutaj wystarczająco dużo. Nam chodzi o to, żeby zdobyć 15 tych chmieli. Shit happens, no Jezus. To jest aktualnie najważniejsze. To, żeby to tu było. Jeżeli te browary nakurzają, to jest okej. Nasze zapasy żywności kurczą się. Aż tak kurczyć to się nie kurczą, ale przesadnie. Schizuje ci mi to. Mój będzie ci służył. Ruszamy na tych mieszkańcy położonych dalej wiosek. Widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Spoko, do zaszku to wybiemy. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, ser. Panie. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Okej. No właśnie te choroby plonów, one są trochę uciążliwe. Troszeczkę, bo przeciągają wszystko. Wiadomo, jak to jest. Gra chce utrudnić życie, ale robi to bardzo słabo. No szary, coś tam. Okej, okay. Czy my mamy jakieś tutaj motywy, które możemy wykorzystać? Jeszcze coś nowego może być. Targowisko! Świetnie! Nie! Wojska szczura atakują! Okej, okay. Wróć. Ja
Jak to wszystko zdycha. To wygląda tak pięknie, tak uroczo. They are all dead. Tak naprawdę nie wiem po cholerę w całej tej kampanii jest to, że potrzebuję wsparcia wojsk od strony brzmi węża. Wiadomość od szczura. Świat do reszty oszalał. Ja? To przecież ja miałem cię rozgnieść. Aha, miałem cię rozgnieść. Czas przed ostatnią bitwą. What? Say what? Aha, to będzie w momencie, kiedy zgromadzę towar, etc. Może być... Nie. Za łatwo idzie. Mimo wszystko idzie za łatwo. Okej, no nie mamy problemu. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Tak. No i teraz jest okej. Okay. Teraz możemy na spokojnie. No to nie aż tak spokojnie. Tutaj wszystko nakurzają, a plony mi cały czas maleją. Dobra, to nie jest problem. Robimy kolejną farmę. O ile znajdzie się miejsca? O shit! Nie mam miejsca. O kurde. Ale dupa. Dobra. Jestem tak majętny, że to mi nie przeszkadza. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Zawsze mogę kupować. Brak miejsca w spichlerzu. Kamień mogę sprzedać. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Luzik. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Nasz skarb pustoszeje. Jest naprawdę luzik. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir. Jakieś polecenia? Kawałek drogi. Właśnie, ja sobie przypomniałem dopiero, w momencie, kiedy atakuje choroba nasze plony, nasz chmiel, należy usunąć budynek i stworzyć go na nowo, bo długo zajmie mu naprawianie tego wszystkiego. A strata drewna jest naprawdę nierównomiernie mniej przeszkadzająca. To najśmieszniejsze, kurde, czy ja to mogę kupić? Nie. To jest opcja. Można. Nieważne. Oni chyba nie wyrabiają. Trzeba pomóc. Ilu mamy bezrobotnych? 9. No nie mamy problemu z niczym praktycznie. Teraz to jest po prostu czekanie, aż się to wszystko skończy. No właśnie, tutaj można dodawać im różne motywy, które sprawią, że ludzie będą radośni, przez co mogę na przykład doprowadzić do mniejszej ilości żarcia, ale większej ilości uciech. Tegoroczne burze zrujnowały moje hrabstwa. Obawiam się, że musisz dostarczyć jeszcze więcej piwa, bo nie uda mi się zebrać grosiwa na zaciąg wojsk. Naprawdę, nie rozumiem po cholerę mi jego wojska, skoro ja sobie tak to przerabiam. Potrzeba nam broni, sir. Czekamy na rozkaz. Ruszamy natychmiast. No fajnie. Wyruszamy! Też tak sądzę. Ja tu nie widzę najmniejszego problemu. Wszystko jest w porządku. Plony schodzą. No nie wiem. Kurde, takie trochę głupie to jest. Naprawdę, to jest jedna z takich tematycznie głupszych misji, jakie są. Powiedzmy sobie szczerze, ja jestem w stanie zrobić sobie tyle wojska, że bez problemu, kurde, wypad teraz na szczura byłby zwycięski. Nawet tylko posiadając to. Tak? To jest mimo wszystko dużo wojska. Jak na te kampanie. Myk, myk, myk. Chodźcie. Łucznicy w gotowości. Chodźcie, pysiaki. Wiadomość od twojego skryby. Niepokojące wieści, sir. Duke de Truff, zwany Wieprzem, właśnie zagarnął jedno z neutralnych hrabstw. Ty kurwo. Ty gruba świnia. Nie się długo dowiemy, kto jest. Czekamy, potrzeba nam broni. Dobra, to jest już tylko formalność.
To się nie zmienia, to się nigdy nie zmieni, dopóki nie będę miał piwa. Daleko z tym piwem jesteście, chłopaki? Pierdziele. Bez sensu. Co się trwało wieki. Nie wiem. O, przyspieszę. Wszystko. Głupi ja, zapomniałem. Czekamy na rozkazy. Trzeba nam broni, ser. Panie, już tam zmierzamy. Łuków nie potrzebuję. Mamy dużo kasy. Mamy dużo kasy, więc mogę kupować jedzenie. A nie, bo tutaj jest naprawdę przerobnie. Nasze zapasy złota stale rosną. Motyw z tym, że jak... O, właśnie, zapomniałem dodać. Idziemy do mnie. Jeżeli mam krucieństwo i pokazuję im szafę, kleszcze, koło do łamania, płonące stos. W tym momencie ludzie zaczynają pracować szybciej i o wiele bardziej wydajnie. Jest to w ten sposób zachęcanie ich do roboty. Problem bowiem polega na tym, że wprowadzam punkty ujemne, czyli muszę to czymś zastąpić. Przykładowo kasą, przykładowo jedzeniem, przykładowo... Nie ma więcej przykładów. Religią, ale to jeszcze nie ten moment. Albo alkoholem. No to... Sposób na zdobycie popularności. Czynne gospody, religii. Nie polecam tutaj budowania gospody, bo w sumie przedłużamy niepotrzebnie misję. Okej, okay. Już niedługo. Jeszcze chwila i już jest gotowe. Wiadomość od twojego skryby. Zgromadziliśmy piwo i wysłaliśmy je wężowi. Miejmy nadzieję, że wkrótce nadejdą obiecane teraz posiłki. Zobaczycie, ile tych posiłków będzie. Ja po prostu, że tak się wyrażę, nie bądź śmiechem. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Te, królik. Ciebie nie pogięło przypadkiem? Wypierdolę mi stąd. Naprawdę, ten król jest czasem takim idiotą. Na cholerę ty tu jesteś. Właśnie to jest... Wiadomość od twojego skryby. Ser, nadeszły wojska obiecane nam przez węża. Wow. Tak? Łucznicy w gotowości. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Wróć, spowolnijmy ich, żebyśmy mogli ich wziąć. Mój panie ci służyć. Jakieś polecenia? 20. Ilu ja mam? Czekamy na rozkazy. 57. Więc na cholerę mi te jednostki. No ale dobra. Tak? Tu. Wyruszamy. Powrót. Wy. Zostańcie sobie tutaj. No nie, po co tracić jednostki i gorszy skorpić? Zwiadowcy donoszą, okay, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Bardzo dobrze. Tu, tu i tu. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Mój łuk będzie ci służył. Na górę. Mój panie. Na górę. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Na górę. Wszystko. I to już nie ma sensu czegokolwiek budować więcej. Więc to robił tak, tak i tak. Powiedz tylko, co mamy zrobić. A wy... Czekamy na rozkazy. Robimy cały czas wojsko. Bronimy się. W najgorszym przypadku. Wątpię, że do tego dojdzie. Wojska szczura atakują. Właśnie. Teraz spójrzmy sobie na to. Co to jest? To zaraz zdejmę. Bo to nic nie atakuje. To mnie nawet nie rozprasza. To jest chwila, moment, kiedy to zdejmę. Już jest martwy. Zatem serdecznie wam dziękuję, że mnie oglądaliście. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Ten był chyba tak trochę dłuższy, mi się wydaje. Ale to była kwestia. Lud został pokonany. Wiadomość od szczura. Sprawy mają się dobrze? Tak. Myślę sobie... Myślę, że tak właśnie powinno być. Czyż nie? Jesteśmy zwycięzcami. Poprzednio jego najlepszego wyniku nie było. Siły oblężnicze szczura zostały rozbite i odniosłeś całkowite zwycięstwo.
Po powrocie dotarły do ciebie jednak wieści, że wąż złamał umowę i sam zagarnął ziemię szczura. Tak, i to było coś naprawdę oczywistego. Ale nie... Jeżeli mam być szczery, mógłbym teraz, kurde, walczyć z tymi wojskami, które tam zostały. Naprawdę mógłbym. To było, kurde, śmieszne. No ale cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, Jos.